Cześć, dziś przychodzę do Was z kolejnym przepisem na ekspresowy deser. Deser dosłownie w 5 minut. Mamy już taki jeden na kanale, na budyniu waniliowym, jest przepyszny. Podlinkuję Wam go tutaj, a dzisiaj przepis z budyniem czekoladowym. Taki trochę deser na Halloween. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do oglądania. I już Wam mówię, czego będziemy potrzebowali. Oczywiście budyniu czekoladowego, jedno opakowanie. Ciasteczka Oreo lub odpowiednik, ja tutaj mam takie z Lidla, w których będziemy robić ziemię do posypania deseru. Owoce, w zależności od tego co lubicie, ja tutaj mam owoce leśne, mogą być to truskawki, maliny. Ma to mniejsze znaczenie, byleby to były owoce w kolorze czerwonym, wtedy ładnie to kontrastuje. Pół litra mleka oraz ja mam tutaj takie glizdy żelkowe, będą potrzebne do dekoracji deseru, mogą być również inne Halloweenowe dekoracje z bezików lub po prostu kupione w sklepie. Najpierw zajmiemy się ciastkami. Ciasteczka wrzucamy do pojemnika blendera, w którym będziemy je rozdrabniać, a masę z ciastek wrzucamy do rondelka, w którym za chwilkę będziemy robić budyń. Ten nadzienie od ciastek dodatkowo dosłodzi nam budyń, nie będziemy go słodzić. Doda takiej kremowości i aksamitności. Także jest to fajny patent. Myślę, że około 150 gram ciastek wystarczy na takie 4 mniejsze porcje lub 2 solidne. Ok, teraz przechodzimy z naszym rondelkiem na gaz. A ciasteczka rozdrabniamy na taką ziemistą posypkę. Dokładnie coś takiego. Do rondelka wlewamy większość mleka. Zostawiamy sobie tylko małą część do rozrobienia budyniu. Oczywiście mleko zagotowujemy i rozpuszczamy nasze nadzienie z ciasteczek. Ok, jak już wszystko jest gotowe, dolewam budyń. I mieszam do zgęstnienia. Jeżeli jesteście fanami bardzo słodkich deserów, to proponuję tutaj ostrożnie spróbować, czy te osłodzenie nadzieniem z ciastek wystarczyło. Jeżeli nie, możecie dosłodzić, pomieszać i gotowe. Dla nas ta słodycz jest wystarczająca, także my teraz budyń ściągamy z ognia i lekko studzimy. W międzyczasie zrobimy sos owocowy, co będzie polegało na zblendowaniu owoców. U mnie były mrożone. Ok. Ja tutaj nie dodaję cukru, ponieważ fajnie kontrastuje kwasowość owoców jagodowych ze słodkim budyniem i posypką. Odstawiamy. Lekko przestudzony budyń przekładam do szklaneczki. Tak prezentuje się najlepiej. Jest to coś na kształt amerykańskiego dirt pudding, czyli deseru z ziemią. Ok, myślę, że tak do 3/4 wysokości szklanki będzie dobrze. Teraz dokładam naszego krwawego sosu. Nie dość, że świetnie to kontrastuje smakiem, to także super kontrastuje kolorem. No i na wierzchu posypujemy ziemią. Oczywiście ciasteczkową. Do tego, już według Waszej inwencji, dekorujemy robakami. No, chowaj się, które aktualnie wypełzają. Oczywiście fajna zabawa dla dzieci. Ok. I gotowe. Finalna wersja wygląda tak. Jest trochę śmieszna, trochę przerażająca. Zachęcam Was do wypróbowania tego deseru nie tylko na Halloween, bo naprawdę jest pyszny. Oczywiście możemy pominąć te robaki i sprawdzi się idealnie na każde uroczystości. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych przepisach.